A więc witam, zagrajmy dalej w Betelgezę. Mamy coś nowego w epizodzie 11, czy tak? Sprawdźmy. 11 epizod, 13 poziom. Coś co jest. To jest na czas. Proste. Ale to jest na czas w sensie kroków, czy... Tak, to jest na czas w sensie kroków. Bo jakbym stał w miejscu, to ten czas nie ubywa. I to resetuje czas, jak nadepnę na to. Ok. Czy to mi da więcej czasu? To mi dało więcej czasu. Czyli nie każdy czas jest równy. Czas jest pojęciem względnym. Dwie klepsydry, co to oznacza? Toż to my tutaj mamy normalnie Prince of Persia. Przeszliśmy przez odbicie lustrzane. Ja się chyba już tym nie muszę przejmować, tym zielonym teraz. No, dotarło miejsce. No jest to ciekawy pomysł, tak? Fajne całkiem. Chociaż tak myślę, to jest w pewien sposób taki rehasz trochę tamtego pomysłu z... Z pierwszego tak naprawdę epizodu, gdzie trzeba było po tych wodach chodzić, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Też w określonej ilości kroków. Ale co ja mam teraz zrobić, to ja nie wiem w sumie. Chyba, że ta kostka wróci. No już nie wróciła. Jakbym się z nią zetknął, to co się stanie? Z takim duchem. Chapter 16. Level 16. Ale nie wiem, co tu trzeba zrobić. Przecież tu się przegrywa. Tu się przegrywa. Czemu ta kostka nagle zaczęła iść w tą stronę? Co? O co tu chodzi? Dobra, już wiem, jak to działa. To jest nasz duch, który chodzi... Cofa się w czasie, jakby. Chodzi tak, jak my żeśmy chodzili. Czyli jak chcemy go uwięzić tutaj, to trzeba kilka razy po tym pójść. I on będzie nam cały czas to odnawiał teraz. Ha, ha, ha. Dobry patent. No i to samo tutaj trzeba. Myślę, że tyle wystarczy. Idziemy dalej zatem. Aha, i teraz trzeba uważać, ponieważ... że mogłem od razu w przepaść wpaść, nie? Niechcąco. No i się właśnie udało. Teraz jest ten sam patent. Tylko jeszcze z dodatkową kostką.
ale to było całkiem proste. Akurat 19:20, może się uda w tym odcinku skończyć to. Jeszcze chyba za 3 minuty mam. Ja w ogóle nie wiem, po co to jest powielone. Ten sam schemat, który już znam. No i koniec tego poziomu, tak? Zdobczył się duch. Ajajaj. Może tak trzeba zrobić. W ten sposób wiele razy. Później tu i teraz od razu pędzimy sobie po ducha. Nie, absolutnie. Jest. Wąż. I ten symbolizm jest całkiem fajny, nie? Te ikony. Kobra. O, i mamy tutaj jeszcze kolejny epizod. Odblokowany dzięki temu. No okej, to w takim razie, skoro udało mi się zakończyć epizod, także przerwiłem sobie w tym momencie i od następnego zaczynamy kolejny. To do następnego.